A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes 3 Żniwiarz Dusz. Przerzuciłem obraz z kamerki w inne miejsce, żeby nie zasłaniać wam portretów bohaterów, zwłaszcza, że niedługo uwolnimy nowego bohatera, zapewne Szelmę, tak zgodnie z fabułką z Diablo 3. Tu jest Barbarzyńca, tu jest Kane, tutaj Templariusz z nami podróżuje i Nextis na razie tutaj nie ma zbyt wiele do roboty. Rozpoczynamy kolejny odcinek od tego tutaj więzienia. Uwaga! Natrafiasz na wysokiego, chudego mężczyznę, który na twój widok krzyczy: złodzieje zabiją moją przyjaciółkę, jeśli czegoś nie zrobimy. Uwolnij mnie, a sam się przekonasz. Chwilę później Sasza mówi: oto relikwia, ukochany. Ukryłam ją, jak prosiłeś. Ojciec zrobił się podejrzliwy, ale to będzie bez znaczenia, gdy się pobierzemy. To już niedługo, prawda? Oczywiście, kochana. Wkrótce osiądziemy, by wieść spokojne życie, uprawiać ziemię i chować bachor, znaczy dzieci. Ale najpierw muszę sprzedać relikwie. Niestety, w tym celu muszę wyruszyć z moim przyjacielem na długą wyprawę. No tak właśnie było z Szelmą. No bo walka była z tymi bandytami z gildii złodziei. Rozbójnicy są, dużo ich. I wśród nich był taki ich przywódca, pamiętajcie, to pewnie jest jego reprezentacja. No dobra, dużo ich jest, ale speeda za wiele nie mają, to pewnie ich tutaj na spokojnie rozpracujemy. Rozpoczynamy standardowo, bo tu wielkiej filozofii nie ma, jednorożec nie może się przycisnąć, patrzcie, przytył chyba ostatnio. Dobrze mu się wiedzie w naszej wesołej kompanii. Najwyraźniej, dobra. To co, ściągamy ich na dół? Tutaj mamy takie udogodnienie terenowe, widzę. To nam się przyda. No i bardzo dobrze. Rozpoczynamy bitwę. Powinni iść tutaj sobie na dół. Ty czekaj. Będą uciekać. Ty czekaj, ty shield. Ty shield na razie. Bo Hydra to tutaj raczej jeszcze nie podejdzie. Byłaby w zbyt wielkim niebezpieczeństwie. Centaury swoje zrobiły, wycofują się. A, Pegazy, chwila. No jest szansa na zabicie, ale ryzykować tutaj nie będziemy, także nope. Teraz czekamy, shield. Czekajmy jeszcze, niech sobie podejdą. Czekajmy na prostą strzałę. Tu jeszcze za wcześnie. I teraz jedziemy z nimi. Prosta strzała już jest. 40 tam zostało, 48. To już Pegazy powinny sobie poradzić. Centaury wycofamy. Robimy nalot. Nalot nie dywanowy, tylko pegazowy. Tych chyba możemy, tak jest, już tutaj zabić. No i został ten przywódca. Czekamy na niego Hydrą. Hydrze nie można oddać. Tutaj wątpię. Nope. Czekamy na łuczników. I Hydra, tak? Jeszcze. I po wszystkim. O, taka rozgrzewająca, prosta walka na początek. 5300 punktów doświadczenia i Szelma będzie. A nie, jeszcze nie będzie. Teraz będzie. Jest! Patrzcie. Charakterystyczny znowu portrecik. I mamy Szelmę. Jak mówi przysłowie, okazja czyni złodzieja. Świat uwięziony między płonącym piekłem a wysokimi niebiosami pełen jest łotrów i rabusi. Lyndona można zaliczyć zarówno do tych pierwszych, jak i do drugich. Rabusi, a nie rabusiów? Może można mówić i tak, i tak? O, ma, fajnie, że ma znajdowanie drogi, fajnie, że ma logistyka, nawigacja, może z nami popływa gdzieś tam kiedyś. Kusznicy, no tak, jeżeli chodzi o Lyndona, to on tam posługiwał się broniami miotanymi, to pamiętamy. No i bardzo dobrze, mamy tutaj Lyndona, nie? W ogóle jakieś czary ma fajne, coś? Uleczenie, no nic wielkiego. Wiecie co, może my sobie te portrety tutaj jakoś posegregujemy, bo się tu zamieszanie robi. Abd al-Hazir pójdzie na koniec, bo on zazwyczaj czeka tam z Nextisem, no nie, więc początek, koniec. Kane, on tam tylko zbiera oddziały, więc możemy go dać na pozycję przedostatnią, początek, przedostatnia.
Na trzeciej pozycji damy szelmę. Szelma, trzeci. I barbarzyńca, pierwszy templariusz, o, który z nami tutaj chodzi, chociaż szelma pewnie też na razie będzie z nami chodził, dopóki nie wymyślimy mu jakiejś ciekawszej funkcji, nie? No dobra, no i jest fajnie. Coś jeszcze mamy tutaj zrobić? Chyba nie. No tej szelma nas troszeczkę blokuje, niech on się posunie, żeby nam tutaj nie zabierać ruchu, gdzieś na chodzenie naokoło, nie? O, teraz jest idealnie. No teraz jest idealnie. Aha, zmieniamy obszary tutaj. Staniemy sobie przy wodopoju. Ua, świątynia jest. Świątynia to będzie, czekajcie, po polach niedoli był ten cały ten. Alaryk, strażnik, no nie? Alaryk, strażnik, tam później szliśmy do butwiejącego lasu. To chyba się zaczyna ten etap, czyli przechwytujemy teraz świątynię tutaj. Uwaga. No, no złote smoki są. Może być problematyczne. Straty spore tutaj miał komputer. Nawet hydrę stracił. 22 Pegazy. No nie, no to musimy to jakoś pomyśleć tu. Ale ciężko będzie. Ile? Tutaj 10 tych smoków. To ma 17 szybkości. No z tym nic nie zrobimy. 17 szybkości plus zionięcie. Ach, no jeżeli chodzi o ratowanie strzelców przed smoczym zionięciem, to nasza taktyka z pana zniszczenia. Trzeba ją będzie tu pewnie powtarzać, nie? Musimy strzelców obstawiać niestety trzema grupami, bo przez dwie grupy, no to się przestrzeli tutaj dołem, nie? Jak damy jedną tu, drugą tu. Więc trzy grupy. Przy czym skrajne grupy muszą gwarantować bardzo dużą kontrę. Żeby te smoki nie były takie chętne do atakowania tych jednostek. Największą kontrę to my tutaj mamy, no u Pegazów to okej, no i u Hydry chyba. A co my tutaj damy, to wszystko jedno, no może być ta Wiwerna. No i jeżeli chodzi o takie ataki, czy to podwójne tutaj, to się boi kontry, czy to dostawanie się do łuczników od tej strony, tu też jest spora kontra. No to już takie chętne te smoki nie powinny przynajmniej być, żeby to atakować. A poza tym trzeba unikać ustawiania jednostek jednych, znaczy jednej grupy przy drugiej, żeby to zionięcie nie działało. No tu jest niestety wyjątek, no ale ta kontra mam nadzieję, że odstraszy te smoki. Będziemy shielda tutaj dawać, żeby zmniejszać liczbę zabitych jednostek. Gdyby jednak tym smokom coś odbiło i chciały atakować, im mniej jednostek zabiją, tym kontra będzie większa, wiadomo. Komputer to wszystko kalkuluje. No i co? No bez strat się tu nie obejdzie. To nieważne. Bez strat to tu się nie obejdzie. Centaury to tutaj polegną wszystkie pewnie. Możliwe, że ten centaur weźmie na siebie kontrę, zaatakujemy resztą jakąś coś. No dobra, rozpoczynamy bitwę, zobaczymy. No dziwnie zrobił na starcie, że tego jednego akurat zaatakował, no ale okej. A, no i tak, no No nie, no nie mogę się ruszać tymi jednostkami. Tylko się zastanawiam... No shielda musimy dać, bo tutaj... Żeby jeszcze bardziej zmniejszyć szansę na to, że będzie chciał nam te Pegazy atakować, nie? Żeby w wyliczeniach wychodziło, że zabije niewiele, a oberwie mocno z kontry. Dajmy tego shielda. Tylko chwila, shielda. Ile my tej mamy w ogóle, many w ogóle mamy? 20. Musimy uważać na te czary. Znaczy shield na pewno, ale... Też nie, no chwila, przecież jak teraz zajmiemy tę osadę, tę świątynię, to tak jakbyśmy mieli punkt nawigacyjny, nie? Bo mamy zwój, będziemy mogli się jakby co przenieść. Ale to tym bardziej musimy na manę uważać. Dobra, nie no, shielda trzeba rzucić. Shielda trzeba rzucić. Tutaj dajemy tarczę. Jeżeli chodzi o tego jednorożca, no on i tak tego jednorożca sięgnie, gdziekolwiek byśmy nim nie stanęli, więc możemy stanąć na przykład tak, żeby może sięgnąć tych łuczników.
Ile ten jednorożec ma? 10 ruchu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tu możemy stanąć sobie na przykład tak pod szarżę. To samo te centaury. Brakuje czterech pól. Jeden, drugi, trzecie, czwarte pole. Tutaj. A tutaj strzelamy. Dwa smoki mniej. A właśnie, łucznicy tutaj mieli już centaury jakby w zasięgu, że one mogły zaatakować. To strzelają w centaury. A tak to nie wiadomo, może by nam w łuczników strzelały. Strzelali. Strzelały elfy. Strzelali elfowie, zależy. No dobra. No tutaj shield, no shield. Tutaj też shield. No i po centaurach. No nie, no tutaj shield. Tu możemy zaatakować. Smoki cały czas w zasięgu prostej strzały. Zostało 6. No już nie mają takiej wielkiej siły uderzeniowej, także jest w porządku. No nie, no nie czarujemy. Teraz chwila. Teraz pytanie. Czy smok się rzuci na jednorożce, czy na wiwernę? Ciekawe. Tutaj shieldujemy ostro. Na wiwernę. Chce się szybko dostać do łuczników, ale to już powinniśmy teraz rozpracować, nie? Tutaj dajemy czekanie. To nieistotne już. Tutaj strzelamy. Hydra atakuje i zostały tylko dwa smoki. No w taki sposób to poszło. Straciliśmy wiwernę, czyli jedna z grup posłaniających łuczników. Trzeba będzie jednorożce podzielić teraz. No i straciliśmy centaury taktyczne, to jest trochę smutne. Bo czym ja teraz niby będę prowokował? Pegazami? No jeżeli chodzi o prowokacje, to pegazami jeszcze można, tylko wtedy tracimy potencjał tego nalotu, nie? Bo trzeba się nimi wycofywać, a nie, że sobie czekamy. Znaczy okej, możemy jednego wyizolować, to na pewno zrobię. Tylko też poświęcać pegazy to trochę taka kosztowna taktyka. Poświęcanie pegazów. Moc. No czemu moc, a nie wiedza? Dobra, w każdym razie mamy świątynię. No i za wiele tu nie zbudujemy. Dobra, zobaczmy te gildie magów. Może jakieś spowolnienie? Ta dupa, nie spowolnienie. Magiczna strzała to mamy. Przyspieszenie, błogosławieństwo, rozproszenie, kamienna skóra. Wszystko mamy. Wszystko mamy. Machaj. I więcej nie zbudujemy. Ale to nic, to jest ważne. To jest ważne ze względu na... No, 500 zł dziennie, zawsze ok. No i traktujemy to jako punkt nawigacyjny. Zwojem miejskiego portalu będziemy się mogli tutaj przenosić, jakby co, do tego punktu, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie będzie trzeba tutaj z buta chodzić, gdyby zaszła taka potrzeba. Tylko teraz chwila, jak my to zrobimy z tymi oddziałami? Bo tutaj się trochę luźniej zrobiło, jeżeli chodzi o te grupy. Templariusz, on tutaj zwerbował te pegazy niezupgrade'owane, to może nimi się posłużymy. To ma 8 szybkości, więc jest ok. To jakby trzeba było coś poświęcić, to lepiej takiego pegaza niezupgrade'owanego niż zupgrade'owanego. Tylko chwila, tu jeszcze szelma blokuje. Co z tym szelmą naszym? Niech on tu na razie idzie. Niech on tu sobie na razie idzie. Znajdziemy mu jakąś funkcję ciekawą. Kryształ możemy wziąć. Ile on ma tego ruchu? 8. A, niech sobie stanie przy wodopoju. A, do świątyni nie mamy po co wchodzić. Dostarczmy tutaj te pegazy niezupgrade'owane może. Zupgrade'owanego zostawimy templariuszowi, żeby miał więcej ruchu cały czas. I teraz tak, pomalutku. Na pewno musimy te jednorożce podzielić. No bo musi tutaj coś tych naszych strzelców osłaniać. Przekażmy te pegazy, no i będziemy tak wyizolowywać. Jeden Pegas. No ale to kosztowna taktyka. Musimy wrócić do centaurów. Fajnie by było. No fajnie by było. Słuchajcie, zrobimy tak. Będzie niedługo koniec tygodnia. Skoro mamy tutaj ten punkt nawigacyjny, to dnia siódmego, jakoś tak pod koniec ruchu barbarzyńcy, dnia siódmego przeniesiemy się portalem do nowego Tristram. Mamy 13 many. Mamy 13 many. Znaczy nie, no, nie, tym. Tutaj.
barbarzyńcą. 16 many mamy, no to jeszcze lepiej. 12 many wymaga ten miejski portal. Czyli jeszcze nawet coś możemy rzucić za 4 many, jakby była taka potrzeba. Nawet za 5-6 many, bo do 7 dnia to jeszcze brakuje troszeczkę, a nam się odnawia punkt many dziennie. Czyli wrócimy sobie do nowego Tristram, poczekamy do dnia pierwszego, odnowi nam się mana tam w nowym Tristram, zwerbujemy armię pierwszego dnia i wrócimy miejskim portalem tutaj, czyli punktem nawigacyjnym, tak? I będzie fajnie, przynajmniej ta mana będzie odnowiona i będą centaury znowu taktyczne. Czyli tak jest plan, tylko trzeba pamiętać, pod koniec ruchu 7 dnia. A co z tym naszym templariuszem? To możemy zająć chatę krasnoludów. Nie, żeby to było jakoś bardzo potrzebne, no ale zajmiemy sobie. A co my tutaj mamy robić? Gdzie my tu mamy iść? Gdzie byśmy nie chcieli iść, to musimy stanąć tutaj. Biały monolit wejścia. Patrzcie, jest ukryty za tym. Czekajcie, czekajcie. Była ta biała ściana coś w wskazówce. A, momencik, ja sobie to wszystko tutaj zrobiłem, momencik. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to muszę to odpalić. Dajcie mi chwilkę. Sobie te ważniejsze wskazówki wkleiłem w Painta po prostu. Edytuj, dobra, dajmy to. O! Widzicie? Ja tu wszystko mam. Wrota białe. O, nie biała ściana. Ściana to była gdzie indziej. O, tu tutaj przed jakąś ścianą coś było. By podróż twoją przyspieszyć, odnajdź wrota białe. Za nimi musisz się spieszyć. Dam ci wskazówki małe. Lud ten wędrowny żywot wiedzie. A to jest to, co ja tam przewidywałem, że może chodzić o nomadów, nie? Odnajdź go w krajówce. W misji twojej cię nie zawiedzie. W pustynnej pomoże wędrówce. Właśnie. Nomad ma taką właściwość, że jeżeli przynajmniej jednego mamy w drużynie, to nie mamy kar do ruchu przy poruszaniu się, znaczy przy podróży przez pustynię. Więc może o to chodzić, lecz nie musisz się obawiać, jeśli drogi znajdowanie, lekcji nie trzeba ci dawać, gdyś opanował jak ekspert mój panie. No właśnie, gdybyśmy mieli opanowaną umiejętność znajdowanie drogi, to też by tych kar do ruchu nie było. Czyli to na pewno o to chodzi, trzeba będzie jakiegoś nomada gdzieś znaleźć. Tylko teraz pytanie, czy to jest na pewno to? Podpowiedź. Odnajdź ukryte przejście. No to jak najbardziej ukryte jest. Może nie jakoś bardzo, no ale jednak. Wrota białe, biały monolit, w którym czekają cię skarby i artefakt przyspieszający twą wędrówkę. Uważaj na demona pustyni Azazela. No właśnie, pewnie jakaś pustynia będzie. Zastosuj się do podpowiedzi powyżej, a unikniesz walki ze znacznie silniejszym wrogiem. Widzicie? I to może być to, lecz na pewno biały monolit wejścia, wrota białe, ukryte przejście, no niby ukryte jest. No chyba to, nie? Jak tam w ogóle by wejść w to? A, tutaj, dobra, widzę, naokoło. Ale czy to na pewno to? I teraz pytanie na przykład, że jeżeli by to było to, to czy my mamy tego wędrownego ludu, no zakładam nomadów, szukać tam za tymi wrotami gdzieś? Czy wcześniej? Oto jest pytanie. By podróż twoją przyspieszyć, odnajdź wrota białe. No okej. Okay. Za nimi musisz się spieszyć. Dam ci wskazówki małe. No to nam wiele nie mówi. Lud ten wędrowny żywot wiedzie. Odnajdź go w kryjówce. No w kryjówce to chyba za tymi wrotami, nie? Bo one są niby ukryte. Są ukryte. Znajdź ukryte przejście. Teraz pytanie, czy to jest to... Bo wiecie, to jest monolit wejścia, a nie przejścia, czyli jak tam wejdziemy, to nie wrócimy. Jak się w coś wpakujemy, to będzie lipa. To będzie lipa totalna. Wiecie co? Szelma tam pójdzie. Wyślemy tam szelmę. On to sprawdzi. Bo ja chyba nie chcę ryzykować. Hmm.
Znaczy, jeżeli to jest wskazówka do tego przejścia właśnie, to wydaje mi się, że ten wędrowny lud chyba tam gdzieś w środku by miał być, byśmy musieli go znaleźć. Ale jeżeli by się okazało, że ten demon by tam gdzieś na nas miał od razu wyskoczyć, no to lipa by była. Także szelma sprawdzi. Najwyżej się w coś wpakuje, no trudno. No lepiej szelma niż my. Chodźmy sobie tutaj na razie. Mamy jakiegoś strażnika misji. Zobaczmy to. Przynieś do mnie kulę żywiołu ziemi. O, mamy kulę żywiołu ziemi. Z radością zgadzam się, byś przeszedł w zamian za kulę. Zgadzasz się? No zgadzam. Informacja dla gracza. Gdzieś w butwiejącym lesie możesz odszukać wydarzenie Wieczna Wojna. Było takie wydarzenie w Diablo 3. Nie występowało zawsze, no ale zdarzało się. Wieczna Wojna. A tutaj będą minotaury królewskie. Okej. Templariusz podróżuje sobie za nami. A co z Kainem? Aha, Kain tutaj jakąś armię miał dostarczać. O, to niech dostarcza, no zwłaszcza, że ten... Że jeżeli się mamy tutaj przenosić niedługo do tego nowego Tristram, to niech tutaj czeka na nas Hydra sobie. Dobra. Puszczamy turę. To jest dzień szósty, musimy uważać na ten dzień siódmy. Szelma. Dobra, zacznijmy od szelmy, bo to jest teraz ważne. Niech szelma sobie w ogóle... O, niech sobie weźmie stajnię. Jeżeli miałby uciekać przed jakimś demonem, to lepiej na wypoczętych koniach. Chociaż on z tymi kusznikami to by za wiele nie uciekł. Znaczy, za daleko nie uciekł pewnie. Stajnie. Biały monolit. Skarniemy to obozowisko po drodze. No, uwaga. Jejku, biedny szelma. Wchodzimy. Zobaczymy, co to jest. Udało ci się odkryć sekretne przejście. Upewnij się, że będziesz w stanie się z niego wydostać, gdyż przejście prowadzi w jedną stronę. No to wiemy. Uważaj na demona pustyni, to będzie. Uważaj na demona pustyni, zastosuj się do podpowiedzi uzyskanej w Kotlinie Lamentów. Dobra, to jest ta podpowiedź właśnie. To jest to. To nie wchodzimy tam jeszcze. Jednak. To będzie to. Demon pustyni. Tutaj było też demon pustyni Azazel. To powiedzmy, że mnie przekonali. Skoro jest mowa, że mamy upewnić się, zanim tam wejdziemy, że będzie wszystko dobrze, to chyba ten wędrowny lud gdzieś mamy znaleźć wcześniej w takim razie. Tych nomadów zapewne. No. No to szelmie się udało, powiedzmy. Powiedzmy, że mu się udało. To znajdziemy mu jakąś inną funkcję. Dobra, niech on na razie też sobie za nami tutaj idzie. To w takim razie monolit monolitem. Musimy się rozglądać za... Kwiaty, skaliste wzgórza. Musimy się rozglądać za tymi nomadami. Coś tu jeszcze jest, palmy, nope. Dobra, zacznijmy od tego barbarzyńcy. Mamy do załatwienia tutaj minotaury jakieś. Królewskie, to są te lepsze. Morale. Pojedyncze morale, pozytywne, 4% szans na dodatkowy ruch. Negatywne morale pojedyncze, 8% szans na stratę ruchu. Dlatego jak mamy negatywne, to trzeba to neutralizować za wszelką cenę. No dobra, mamy te jednorożce teraz do obstawy, więc sobie obstawimy łuczników. Ale monolit, kurde, demon pustyni, no ciekawe. Jak tam było, że artefakt jakiś przyspieszający ruch znajdziemy, pewnie te buty takie szybkościowe, bo mamy rękawice jeźdźca w tej chwili, przyspieszające ruch. Jeszcze buty by było fajnie znaleźć, to może tam będą. O, te Pegazy, no tutaj nie będziemy raczej poświęcać Pegaza, wykorzystamy je do odwracania uwagi, do ściągania.
No chyba, że morale zadziałają, no to wtedy niestety Pegaza się poświęci. Okej, rozpocznij bitwę. Przeklikamy ich tutaj. Ten do odstrzału idzie, dobra. A czekają skubani, no. A czekają. 8 szybkości, dużo, więcej niż Hydra. To będą sobie mogli Hydrę wymanewrować praktycznie. Jeden ją klepnie, pójdzie dalej. To takie smutne trochę. Chyba, że wyjdziemy im na spotkanie, ale to trzeba by było... Ile to? Czekajcie, 32. To jest 16. Dwóch by klepnęło, nie? 16, 160... 30, 32. Obrona 32, atak 15. Nie no, trzeba dać shielda na bank. No dobra, możemy sobie jeszcze na to pozwolić, nie? Musimy tylko pilnować, żeby było 12 punktów many na portal. Czyli dajmy ten shield. I po prostu wyjdźmy tutaj im na spotkanie. Okej. A, jest dobrze. Tutaj się wycofujemy. Pegazy swoje zrobiły. Chociaż teraz mocno oberwałem. 84 zdrowia. Dobra, musimy uważać. Musimy bardzo uważać. Bo tu jest ich dużo. Będzie trzeba tymi Pegazami jednak podlecieć i zaatakować. Zabici. Od 8 do 15. Jest szansa zabić wszystkie te minotaury. No, kilku pewnie zostanie, ale... Atak 15. Obrona 22 plus płatnerstwo plus shield. Będzie dobrze. Możemy na siebie wziąć kontrę. Coś tam zostało. Ło, ale w sumie ładnie tutaj walnęły. Wycofujemy się. To był taki nalot. No dwie grupy nie zaatakują, bo jeżeli tylko jeden zaatakuje, to będzie kontra i zginą obie grupy, więc luzik. Nic tu się strasznego stać nie może. Czekamy, ten sobie gdzieś poszedł. Ten może zaatakować, pojedynczy zaatakował. I czekamy na strzały. Poszło. 2350 punktów doświadczenia. I droga... Droga... No, usunięta z minotaurów, jejku, słowa mi brakuje. Ile mamy many? 13. Posterunek wilczych rycerzy. To już mieliśmy kiedyś. Tam jakieś problemy były, nie? Czekajcie, bo tam szybkie były te wilki. Strażnik misji, zobaczmy tutaj. O, zwój będzie. A co to? Kapliczca lojalności, ja to wiem. Okej. Podróżująca u twego boku Lea mówi do napotkanej błękitnej zjawy, strażnika tych wrót. Ty pewnie jesteś Alaryk Strażnik. Wujek Deckard opowiadał mi o twoim wiecznym czuwaniu nad tym przeklętym miejscem. Myślałam, że to tylko legenda. Jesteś jednym z Nephalemów? Nie, Nephalemów nie ma już od 1000 lat. Kolejna legenda. Chcesz wejść do świątyni, ale dostępna jest tylko dla Nephalemów. Jeżeli uda ci się znaleźć klucze w pobliskich grobowcach i otworzyć wrota, wtedy przekonamy się, kim i czym naprawdę jesteś. Idź do butwiejącego lasu przez most na północny wschód od zatopionej świątyni. Zdobądź symbol honoru z mogiły wojownika. Zdobądź symbol światła z krypty starożytnych. Przyjdź do mnie z powrotem i ułóż symbole na piedestałach, a udowodnisz, że możesz iść dalej. Rzekł Alaryk Strażnik. No fajnie, tak właśnie było. Czyli butwiejący las. Butwiejący las i dwa te grobowce będą. Dobra. Posterunek wilczych rycerzy. Czekajcie, jak to z nimi, co my tam z nimi mieliśmy wcześniej? A wiem, tam były te ruchome piaski i te wilki tam powpadały wszystkie. Powpadały. Gdyby nie powpadały, to tam problem z nimi był, nie? One były szybkie bardzo. Ile one miały? 8 czy 9 ruchu? 8 chyba. Czyli szybsze od Hydry i szybsze od strzelców.
Pegazy mamy tylko szybsze chyba, tak na bank, bo te to nie wiem, jak to tam różnie może być. To musimy więcej grupek zrobić tych Pegazów. No możemy zrobić 3 maksymalnie. Więcej się tu nie zmieści. Elfów damy w lewy górny róg. Później Pegazy. Hydra na maksa z prawej niech będzie przy tych 3 grupach. No bo tu już nie będzie żadnych ruchomych piasków. Żeby nam się przyfuksiło raczej. Jednorożec, Pegazy. Będzie raz, dwa, trzy, raz, dwa na samym dole. Dobra. Chyba będzie dobrze. Wpadamy. Najwyżej. Jakby ich było za dużo, to poczarujemy. Najwyżej nam się opóźni teleport do tego nowego Tristram. Idziemy. Na pewno trzeba to zająć. No dużo ich jest. A nie, setka. A, to pójdzie. To nie będzie tak źle. Po 20 w grupie atakujemy. Na pewno musimy w lewym górnym rogu zrobić tutaj luzik dla łuczników, jakby się mieli wycofywać. Tutaj atak, padają jak kawki. O, jednorożec jeszcze jest szybszy, świetnie. To prosta bitwa była. I mamy cyklopy. 8 sztuk. Dobra, to ten templariusz zabierze cyklopy, nie? Niech on tu przyjdzie. Po drodze zgarnie kasiorkę. Tabliczkę zobaczymy. Zatopiona świątynia. No tak, był Alaryk strażnik, ale patrzcie, jak to się zgadza. Tak fabularnie z Diablo 3. Znaleźliśmy szelmę. Tam w sumie szelma z nami się kawałek przeszedł i tam zaraz był punkt nawigacyjny. No i mamy niby punkt nawigacyjny, bo zajęliśmy tę świątynię. Tutaj jest ta zatopiona świątynia, Alaryk, wszystko się zgadza, nie? Fajnie. Czyli tutaj zatopiona świątynia i no ha, te cyklopy, dobra. Czyli damy mu je, z powrotem sobie podzielimy jednorożce. O, Pegazy. Są. Tutaj wyizolujemy tego niezupgrade'owanego, no i niech tak będzie. No z tymi cyklopami templariusz będzie troszeczkę wolniej tutaj pomykał, no ale... Ale to nic, no, cyklopy muszą być, zwłaszcza, że to strzelająca jednostka. A my idziemy w łucznictwo między innymi, więc może kiedyś będziemy korzystać z tych cyklopów, z ich usług. Zwój z zaklęciem, zobaczmy co to jest. Portal. Drugi portal, to fajne będzie. To będzie fajne. Bo jeżeli to damy jakiemuś naszemu innemu towarzyszowi, to będzie nam mógł skutecznie dostarczać armię, nie? Tylko teraz chwila. Templariusz ma mądrość. To mógłby to rzucać. Szelma mądrości nie ma. Jakby miał mądrość, jeszcze magię ziemi, by mu wymaksować, to by to taniej sobie rzucał. No Kane to nie. Kane w ogóle... Kane stary dziad, taki niby mądry, ale mądrości nie ma, nie? Wiedzę ma sporą, no powiedzmy, że wiedza to mądrość, no. No to nie, to templariusz by musiał, bo on ma mądrość, a te wrota to jest czar już wyższego levelu, 4 chyba, nie? Chociaż kurde, nie wiem teraz na 100%. Jak mamy zwój, to ta mądrość jest potrzebna? Bo czar ze zwoju zapewnia nam możliwość rzucania tego czaru, nawet jeżeli nie było go w wieży magicznej, nie? Ale czy mądrość była do tego potrzebna? Chyba tak. Chyba była potrzebna, no bo... Kurde, no nie wiem teraz na 100%, no ale powiedzmy, że templariusz. Templariusz by dostał ten miejski portal. I on teraz oprócz tego, żeby chodził, coś zbierał, zaznaczał jakieś ważniejsze obiekty, przytrzymywał nam armię częściowo pod jakieś takie specyficzne walki, to jeszcze mógłby dostarczać armię poza takimi punktami nawigacyjnymi. Tylko, że kurde, on wiedzę ma 2, szelma ma ile? 1, nie, no to szelma nie, on ma tylko 2 wiedzy, on ma, może mieć maksymalnie 20 punktów magii, mało trochę.
Zwłaszcza, że nie ma tej magii ziemi. To będzie miał drożej ten portal. Kurde, musimy mu wiedzę jakoś skądś zdobyć. Na pewno jak dorwiemy lepszy hełm, to byśmy dali mu ten hełm. Dostałby wiedzę plus jeden, templariusz. Miałby 10 many więcej. No musimy nim zaliczać te wszystkie kamienie wiedzy i mieć nadzieję. No to jest kleryk, to powinien moc i wiedzę chyba częściej właśnie dostawać niż ataki i obronę. No miejmy nadzieję, że ta wiedza mu będzie tutaj jakoś pomalutku. Tak jeszcze z 2 punkty wiedzy jakby miał. Ale dobra, templariusz, on weźmie zwój. Templariusz w tej chwili jest bardzo ważną postacią, jeszcze ważniejszą niż był, jeżeli będzie miał ten zwój. Dlatego musimy bardzo na niego uważać. On będzie za nami teraz cały czas chodził. A jeżeli miałby chodzić gdzieś przed nami, to musimy bardzo dokładnie sprawdzać, żeby się w coś nie wpakował. Będziemy robić takie zwiady. Jeżeli można kopać, to jest to, o czym kiedyś mówiłem, to znaczy, że nie ma zasadzki. Żeby on się w coś z tym zwojem nie wpakował, bo to by była naprawdę spora strata teraz. No ale fajnie, jest fajnie. Jest templariusz ze zwojem, musimy zadbać o tę jego wiedzę. Barbarzyńca idzie dalej, zobaczmy co tu jest. A tutaj widzę, że się robi ciekawie. Żywiołaki umysłu, atakujemy to. Ile tu tego jest? A. Galus Valdant. Nie wiem, pewnie jakaś unikatowa istota, nie kojarzę. W butwiejącym lesie było trochę tych duchów takich, nie? Takich trudnych do znalezienia, do osiągnięć. To może ten Galus Valdant to jest jeden z nich. No dobra, no to jest. Ale widzę przy tym ukształtowaniu terenu, że tutaj wystrzelamy ich jak kawki, co? Ło, jeszcze jak. Dobra, bierzemy, dajmy łuczników tutaj. Tak, żeby była prosta strzała. Hydra tutaj osłoni na wszelki wypadek. I będziemy strzelać jak do kaczek na strzelnicy. Do tych takich gumowych, wiecie. A, ten przeżył, cwany. Ale to są jednostki przedostatniego poziomu, nie? Już. Ta, podejdźcie pod hydrę, tu jeszcze mi fajnie. Luzik. Będzie nalot pegazowy. I w nogi. No, taka easy bitwa tutaj. 2700 punktów doświadczenia, o poziom już ciężko. Ach, prawie. Tak próbowali się rzucić tym szczupakiem w wodopój, no ale nie udało się. Zamiast skończyć z głową w wodopoju, to walnęli głową gdzieś tam w te misę już tam. Ale nie w wodopój. Nie w wodę. Dobra. Templariusz sprawdzi tę tabliczkę. Butwiejący las, tak jest. Zanim wejdziesz do grobowcu, warto odwiedzić siedzibę wiedźmy gdzieś w ostępach butwiejącego lasu. A czekajcie, z tą wiedźmą też coś było gdzieś. O, tutaj patrzcie. Siedziba wiedźmy w butwiejącym lesie. Gdy przed ścianą na swej staniesz drodze, nie poddawaj się lękowi ni trwodze. Wtedy zwróć się ku początkom świata, by posiąść ducha, co straszy i lata. Co dało początek w mitologii odczytaj, a o resztę informacji wiedźmy w chatce pytaj. To też będzie coś tutaj będzie z tą zagadką. Czyli to namierzyliśmy. To sobie tu muszę tutaj jakoś to wszystko ogarniać. Tu najprawdopodobniej musimy tych nomadów znaleźć. I wtedy będziemy szli w portal. Dobra. Tutaj nie wiem. Gdy przed ścianą na swej staniesz drodze. Ducha, co straszy i lata. A czekajcie, a tu mieliśmy w questach... O! Duch, co straszy i lata. Może, żeby to jakoś ruszyć. To był strażnik misji. To był strażnik misji na zachód, po zachodniej stronie Nowego Tristram. Tam droga do Wortam to będzie.
czyli niedługo już. I to by pasowało. Teraz mamy ten butwiejący las, jakaś wiedźma, tu ten duch, coś. I później już fabularnie, zgodnie z Diablo 3, wor tam będzie. To pewnie to. I co tu było na tej tabliczce? Tabliczce, że zanim wejdziemy do tych grobowców, czyli mogiła wojownika i krypta starożytnych, mamy znaleźć siedzibę wiedźmy, okej? Mamy znaleźć najpierw siedzibę wiedźmy w butwiejącym lesie, gdy przed ścianą na swej staniesz drodze. To może ta ściana taka właśnie przenośnia, że niby nie będziemy wiedzieli, co robić, będziemy poblokowani. Ten strażnik misji będzie nas blokował, nie? Gdy przed ścianą na swej staniesz drodze, nie poddawaj się tam lękowi i nietrwodze, wtedy zwróć się ku początkom świata, by posiąść ducha, co straszy i lata, no. Dobra, musimy znaleźć wiedźmę. Ona pewnie nam pomoże. Fajne, co? Fajne, podoba mi się. Takie zagadki. Templariusz idzie za nami, musimy bardzo na niego uważać. Kane, niech sobie idzie. Może nawet, wiecie co? Musimy pamiętać, będzie siódmy dzień, żeby się wrócić. Może jeszcze jedną hydrę zdążymy dostarczyć, tylko musielibyśmy się pospieszyć. Dobra, puszczamy turę i teraz ostrożnie. To jest ważny dzień, siódmy dzień. Mieszkańcy stawiają budynek. Nowe Tristram wybudowało polana jednorożców. No są, fajnie. Zupgrade'owanych jeszcze nie mamy, ale dobrze, dobrze, jednorożce się będą namnażać już. Tam ostro się będą rozmnażać, nie? Na razie są dwa, no to akurat się mogą rozmnażać, bardzo dobrze. Chyba, że dwa samce są, kurde. Będą tam próbować się rozmnażać, ale no nie będzie im wychodzić, nie? Dobra. Słuchajcie, to jest bardzo ważny dzień, siódmy. Musimy uważać i pamiętać, żeby pod koniec ruchu barbarzyńcom teleportować się do nowego Tristram. Manę mamy. Tylko teraz chwila. Gdzie my tu pójdziemy? Butwiejący las, żeby się tu nie zgubić. Tu jakaś informacja będzie. Tu można iść, tu można iść, tu można iść. Może to zajmijmy szybko, co? Bo to jest siódmy dzień, to ważki już też będą się namnażać szybciej. Będzie początek nowego tygodnia, znowu jakieś ważki dojdą. Nie rekrutujemy, ale niech one się tutaj namnażają. O, pustelnia będzie. Będzie pustelnia, wejdziemy sobie templariuszem. To będzie miał bonus do ruchu, czy to znajdowanie drogi, czy logistyka mu wzrośnie, bardzo dobrze, szelmie, coś fajnego. Tak, też może mu wylosować albo znajdowanie drogi, albo logistykę, nawigację jakby mu wylosowało, też nie byłoby pewnie źle, może będzie gdzieś z nami pływał później. Do Wortam pewnie będziemy płynąć, co? Tam się płynęło do Wortam. Może i szelma z nami popłynie. Jejku, o mało co by tam wszedł w ten... Ten monolit, nie? I ciekawe, co by się z nim stało. By z nami pewnie już nie popływał. Chociaż kto wie, jak to będzie tam wyglądać. Dobra, to fajnie. To tutaj jest pustelnia. Barbarzyńca tu nie musi wchodzić, bo my już mamy build ustalony tam. Mamy jeszcze trochę ruchu. Fajnie by go było wykorzystać jakoś, zanim się teleportuje. Może by pozbierać te surowce za nich tutaj. To wziąć. Ojdź. Dobra, starczy, bo ten ruch mi się zaraz skończy. Zostało 384 ruchu. Zobaczymy, ile ruchu zabiera przeniesienie się zwojem portalu. Czyli tak, 384. Nowy Tristram. 184, czyli to ważne, musimy to zapamiętać. Dokładnie 200 punktów ruchu kosztuje użycie zwoju. Portalu przynajmniej, bo nie wiem, czy to... No ale dobra, portalu. Czyli to jest siódmy dzień. Ruch wykorzystaliśmy. Tam jeszcze odrobinka została, ale to nic. I czekamy tutaj do dnia pierwszego. Zregeneruje się mana i później rekrutujemy jednostki i wracamy do punktem nawigacyjnym do świątyni. Pytanie, czy Kane zdąży nam jeszcze hydrę dostarczyć? Musiałby... Chwileczkę. Ten wodopój jest bliżej niż ten, tutaj hydry, więc stańmy sobie przy tym wodopoju.
O, jak będzie pierwszy dzień, czyli jak się pojawi nowa hydra, to wtedy wystartujemy z dużą liczbą punktów ruchu. Stajnie nam tego nie zwrócą. Lepiej to 1000 punktów ruchu mieć. Stajnie dobre tak z punktu widzenia całego tygodnia, ale jak teraz mamy wybór i zależy nam na dużej puli punktów ruchu w ciągu jednego dnia, żeby zdążyć hydrę dostarczyć, to lepiej ten 1000 sobie zapewnić, a nie 400 jeszcze z takiego tutaj, z większej odległości, nie? Czyli dobra, tutaj zostaliśmy, będziemy brali hydrę i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. A, kurde, się boję o tego templariusza. Musimy bardzo uważać, gdzie on tu chodzi. Chwila. Do tego pola na pewno sprawdzał barbarzyńca. To tu sobie możemy podejść. Je, ja się teraz o niego boję z tym zwojem. Sprawdzimy tabliczkę, ale musimy sprawdzać. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Mogiła wojownika będzie. Dobra, tutaj wedle wskazówki mamy jeszcze nie wchodzić. Gdzieś tam będzie mogiła wojownika. Zobaczymy sobie. Templariusz teraz wysyła takie zwiady cyklopów, żeby sprawdzały, czy nie ma zasadzki, nie? No tu będzie mogiła wojownika. Ej? Gorzej jak przy obozowisku byłaby zasadzka, nie? No ale chyba nie. Czekajcie, ja tutaj poszukam sekretów, bo tutaj tak gęsto jest wszystkiego, może coś gdzieś schowane, ale nope. Dobra, tutaj na pewno wyjdziemy, tylko musimy też uważać. Barbarzyńca doszedł do tego pola, nie? Więc jakoś tu się zatrzymamy, później będziemy znowu wysyłać zwiadowców. Szelma. No, szelmę to ja się trochę mniej martwię. Niech on tam jeszcze idzie za nami. Chociaż nie, czekajcie, niech on czeka tutaj w tych stajniach. Będzie pierwszy dzień, będzie miał napojone konie. I będzie dobrze. Dobra, puszczamy turę. Do walki stają zastępy najemników. Bardzo dobrze. Centaury i wysokie elfy. Dobra. Oreł. Dobra, zacznijmy od Kaina. Zobaczymy, jak nam to wyszło. Czyli tak, mamy bardzo dużo punktów ruchu. Bierzemy hydrę. I jak mu to wyjdzie teraz z tą hydrą? No nieźle idzie, nieźle. Dobra, zahaczymy tę hydrę. Poświęcę trochę tego ruchu, żeby tę hydrę zgarnąć. Znaczy poświęcę ruch barbarzyńcom i teraz tak, sprawdźmy na pewno, co dostaliśmy tutaj ze stawu. Klejnot. Czyli już nie kryształ, teraz klejnot, ale wciąż tylko jedna sztuka. Coś tak słabo nam losuje. Przypominam, że losuje od 1 do 4 sztuk. Ciągle te jedynki mamy, no ale dobra. Mamy jakiś klejnot, hydrę zgarniamy, te pegazy upgrade'ujemy, centaury upgrade'ujemy. Jednorożce możemy zwerbować. A, jednak był samiec i samica. Porozmnażały się. Porozmnażały się. Weźmiemy je. To nie są zupgrade'owane, ale mają szybkość 7, czyli nas nie będą opóźniać. Mają taką samą szybkość jak czy to elfowie, czy hydra. Będą dwie grupki tutaj takie obstawiające naszych łuczników. Większa liczba, większa kontra. Niech tak będzie. Poza tym tutaj pegazy. Rekrutujemy armię. 21 srebrnych pegazów więcej, 30 elfowych łuczników więcej, 66 centaurów taktycznych. Bardzo dobrze, będzie co poświęcać, czym prowokować. Jakieś super drogie one nie są, w końcu to jednostki pierwszego poziomu, bardzo dobre jednostki pierwszego poziomu, chyba najlepsze ze wszystkich zamków, nie? Ze względu na tę szybkość, nawet wytrzymałe są. Czasami niedogodnością jest to, że zajmują dwa pola. Ale czasami jest to przydatne też. No różnie to bywa. 150 centaurów, w tym centaur taktyczny, wiadomo. No fajnie jest. Nowe Tristram, już 2000 zł dziennie. Wszystko zwerbowałem, co chciałem. Tych nie bierzemy. Za wolni, ale niech się namnażają po swojemu tam. Nie wiem, jak oni to robią, ale tam jakoś to robią. W sumie te dziuple mają, nie? Bo to takie drzewa. I krasnoludy to tak średnio. Nie buduję tej struktury. Szkoda mi 1000, nie? W sumie mógłbym, no ale... Ale jakbym to zbudował, to zaraz... A, jeszcze gildię górniczą, żeby więcej było.
Nie, tam. Mamy mało kasy, nie? Powiedział Procek, patrząc na 48,5 tysiąca złotych. Dobra, coś jeszcze tutaj? Chyba nie. Feniksa fajnie by było mieć, szybkość 21, byśmy zawsze mieli inicjatywę, tylko że morale się popsują, to jest nowy zamek. Nie, dobrze jest. Tu też jest duża szybkość. Mielibyśmy inicjatywę przy tych smokach złotych, jakbyśmy mieli Feniksa. Chociaż, czy to by coś zmieniło? Rzuciłbym wcześniej te tarcze. I tak by pewnie zaatakował tego centaura tam, czy tam tę grupę centaurów. I tak by to zabił. No, także, nieważne. Dobra, na pewno stajnie, tak? No stajnie sobie tutaj zaliczymy. Weźmiemy sobie te hydrę. Kane już nie ma ruchu. Weźmiemy hydrę i wracamy do świątyni. Czyli punktem nawigacyjnym. 48 punktów many. No wciąż niewiele, no ale zdecydowanie lepiej niż było. Teraz chwila, żebym się tutaj nie poblokował z szelmą. Ja mam niewiele punktów ruchu. Szelma może mieć więcej, zwłaszcza, że napo i konie. Niech on pójdzie przodem. Zobaczymy, czy będzie mu się opłacało zatrzymać przy wodopoju. Też moglibyśmy mu Pegaza dać, ale... Ale nie, tam się kręci jeszcze ten Templariusz. Ile on tu ma tego ruchu jeszcze? 1035, może iść śmiało. Niech idzie. Na Templariusza uważamy. Do tego pola, znaczy tutaj niech sobie dojdzie może. Na pewno tu będziemy chcieli wejść. Nie możemy stracić zwoju. Mistrzostwo znajdowania drogi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, Templariusz będzie się przemieszczał coraz szybciej. Znajdowanie drogi. Jeszcze tę logistykę trzeba wymaksować. I będzie super. On sobie będzie tutaj szedł, odkrywał dalej. Jako, że ma teraz najwięcej... Znaczy, w sumie... On albo Szelma. Może Szelmę puścimy przodem lepiej, na wszelki wypadek. Bo Barbarzyńca, znaczy, no, Barbarzyńca zanim dojdzie, to trochę tu minie. No, ale musimy już pomalutku też iść. Czy coś jeszcze mieliśmy zrobić? Bo jest ten nowy tydzień teraz. Chyba nie. Dobra, puszczamy turę. Zaraz, zacznijmy tutaj od Szelmy, bo on nas blokuje. Szelma na pewno chciałby też dojść tutaj, tylko żeby się nie blokował z Templariuszem. Templariusz tu przy chorągiewce sobie będzie stawał, tak? O, to Szelma może na przykład tutaj stanąć. Cyk. Templariusz będzie szedł sobie dalej, na spokojnie. Szelma weźmie sobie... Tutaj coś będzie. Widzicie? Tutaj będzie jakaś zasadzka. Tutaj niech stanie. No, coś będzie. No, widzicie. Może tu się jakoś dostaniemy. Tutaj byłby artefakt. Zawsze jest artefakt z grobu wojownika. No chyba, że przed nami był jakiś bohater, to morale spadają, nie? Ale dobra, co to jest? Barłuk. Barłuk to Barbarzyńca musi tam się dostać. Można kopać, można kopać. Tu jest bezpiecznie, możemy iść, nie? Mistrz logistyki, no czemu moc znowu? Moc. Albo nie, weźmiemy mu inteligencję. Bo będzie miał więcej punktów magii. Skoro on ma ten zwój miejskiego portalu, to zahaczmy o inteligencję. Logistyka nam nie ucieknie. Niech będzie inteligencja. To on teraz będzie miał maksymalnie już 25 punktów many może mieć. O. I to jest dobre. Czyli właściwie ta inteligencja teraz będzie priorytetem, jakby to się pojawiało. A logistykę wymaksujemy tam kiedy indziej. No fajnie, fajnie, że tę inteligencję dało. Strażnik misji. Tu możemy podejść.
Uwaga na zasadzki, bo widzę, że tutaj w tym butwiejącym lesie może... Może być groźnie. Gdzie to było tu? Bagna. Tutaj. Tutaj coś jest. Szelma musi dojść tutaj. Kain się wraca. W tym tygodniu, o ile wzięliśmy hydrę, to nie wzięliśmy jeszcze tych magów, więc niech on to załatwi. Barbarzyńca ma teraz tutaj czystą drogę. Może iść. O, zatrzymamy się przy wodopoju. I puszczamy turę. Dobra, może szelma najpierw. Uwaga. Balistyka. To taka lipa trochę. Dobra, szelma niech czeka, bo nas zablokuje. Czyli tak. Tu jeszcze nie. Mamy jakąś wiedźmę znaleźć. Możemy zrobić sobie ten barłuk. Chyba, że tu chcemy wejść na to pole. Coś się stanie chyba. No dobra, sprawdźmy to. Może jakiś teleport do tego grobu? Wchodzę. Nie, to jest wydarzenie, wieczna wojna. Widok tego grobowca nie dawał ci spokoju. No powiedzmy, przyciągnęła cię tu ciekawość. Toczyła się tu wielka bitwa. Po twoich słowach nagle z zamrocznych kniei wybiega 5 postaci o niebieskawej poświacie. Wyglądają niczym spotkany niedawno przez ciebie Alaryk, strażnik. To duchy Nefalemów. Zostaliśmy odcięci. Lada chwila zaatakują. Bracia, nie ustępujcie, a nasze męstwo będzie opiewane przez wieki. Wróg jest tutaj. Za chwałę. Wypatroszyć parszywych Nefalemów. To będzie dziwna bitwa. Jakby już kiedyś miała miejsce. Pokonaj przeciwników duchów Nefalemów. O, będzie armia z tego, z Cytadeli, tak? Armia z Cytadeli. Cytadelowa armia, najlepsza armia na Battle.necie. Znaczy, nie no, może nie najlepszy zamek, tylko w sensie, że mój ulubiony zamek. Bo to się nazywało Cytadela, nie? Te jednostki z Cytadeli są, nie? Bardzo lubię ten zamek. Mimo, że nie mają jakichś super strzelców, mimo, że nie mają zbyt wysokiego poziomu wieży magicznej, bo tam chyba tylko trójka była. Ale i tak, bardzo lubię ten zamek ze względu na to, że tutaj są takie jednostki taktyczne fajne. Jednostki z efektami. Zamiana w kamień, jakieś zatrucia, te spojrzenia... Jak to się nazywało? To wiecie, ta wiedźma, co się pojawia. Ważki to jest chyba najlepsza jednostka taktyczna w całych Heroesach, jak dla mnie. To jedno pole zajmują, śmigają po tej planszy, no nie? Mają te efekty, czy to osłabienia, czy niwelowania efektów pozytywnych na wrogich jednostkach. Naprawdę, ważki super są. Do walki może nie jakieś specjalne, ale tak właśnie pod względem taktycznym, tak jak korzystamy z centaurów, to jakbyśmy takie ważki mieli, to byłoby super. No niby tam zaznaczyliśmy to drzewo z ważkami, tylko że morale by nam psuły. Poza tym nie były zaupgrade'owane, to tak trochę smutno. Dobra, spokojnie, bo tutaj widzę, szykuje się jakaś potężna bitwa. Tu się szykuje potężna bitwa. Dobrze, że manę mamy. To będziemy mogli jakoś to sobie tutaj wykombinować. No na pewno jednorożce stają przy łucznikach. Dwanaście speeda, no to jest problematyczne, no. Dwie grupy strzelców. Jeżeli chcemy mieć pewność, że nie oberwą nasi łucznicy, to musielibyśmy chyba jedną grupę oślepić. No, po ile to ma niewiele speeda, mniej niż nasi łucznicy, czyli jedną grupę możemy zastrzelić, możemy? Możemy, to słabe jest, na bank. To druga grupa to już jest problem. Moglibyśmy na speedzie podlecieć, czy to Pegazami, czy Pegazami to nawet nie na speedzie, ale czy Hydrą podejść na hejście, no nie? Tylko wtedy wszyscy się wrzucą na tę grupę, którą tutaj damy jako blokadę.
i po prostu będą spore straty, więc chyba oślepienie, co? Oślepienie na strzelców, jeżeli chcemy naszych strzelców ratować. A poza tym trzeba wiwerny ściągnąć na centaury. Ale tak, żeby były poza zasięgiem tych bazyliszków. Czyli musielibyśmy sobie podejść na przykład tutaj. Będzie poza zasięgiem bazyliszków, wiwerny, ok. Hydra, żeby była gdzieś w pobliżu, ale też poza zasięgiem bazyliszków. Bazyliszki zamieniają w kamień. Jakby im coś odbiło, to nie chcemy mieć skamieniałej hydry. Królewskie wiwerny. Dobra, one pójdą na centaury. Jedna grupa. Ile tu jest? 20. Piętnaście ataku. 15 obrony mają nasze centaury przy naszym bohaterze. Czyli nie ma modyfikatorów pozytywnych dla wiwerny, pomimo że jest bardzo silna, jeżeli chodzi o atak. Czyli bierzemy pod uwagę tylko absorpcję z naszego tego, z naszego płatnerstwa. No mocno oberwą te wiwerny z kontry, jakby nie patrzeć, nie? Kilka wiwernów, czy wiwern zostanie tylko? Nie, bo zastanawiam się, czy tego centaura gdzieś tutaj podstawiać pod jakąś prowokację na środek, ale co nam to da? Chyba że pod hydrę tutaj będziemy chcieli coś zwabiać. Bo tutaj pod hydrę ciężko, bo tu jest ciasno, nie? Bo trzeba się było odsuwać centaurami, wchodzić jakoś hydrą, ale nie wiem, czy to ma sens, bo te wiwerny tak mocno oberwą z kontry, że będzie można dobić tę resztkę nawet pegazami i potencjał hydry na pojedyncze wiwerny, nie wiem, jakoś tak słabo to wygląda. Dlatego zastanawiam się, czy by tego jednego centaura nie zostawić, żeby walnął tę drugą grupę wiwern, wziął na siebie kontrę i byśmy... No właśnie, kim byśmy to zaatakowali? Jakby to było? Łucznicy muszą zastrzelić tych lizardów, reptilioni. Czekajcie, niech ja się zastanowię, bo to jest ważne, żeby czegoś tu nie skopać. No rzucą się na bank, na centaury. Oberwą z kontry, zostanie kilka, druga grupa będzie full. Będziemy czekać. Będziemy czekać, jak się zachowają te bazyliszki. Jak one się zachowają, bo tu będzie blokada, nie? Tu będzie blokada, one nie będą tu szły. Chyba że, czekajcie, 7-8. Chyba że poczekają. My dobijemy centaurami tę grupkę, która zostanie, ta niewielka. I wtedy będą miały dziurę tu, to wtedy by szły. Ale jeżeli nie będą czekać, to pójdą górą, pod hydrę może się ustawią i to by było dobre. Ci by też poszli wtedy górą. Czyli to by było pod hydrę. No łucznicy muszą zestrzelić tych, więc tu nic nie walniemy. No ale dobra, jeżeli centaury by dobiły tę małą grupkę, to pegazy by walnęły tę drugą, pełną grupę wiwernów. Tylko wcześniej centaur musiałby wziąć na siebie kontrę. Tyle, żeby się coś fajnie pod hydrę ustawiło z tych, albo z, znaczy tych bazyliszków i gorgonów, to by było dobre. Nie wiem, jak to pójdzie, czy to będzie czekać.
Dobra, rozpoczynamy bitwę. Już tutaj nic więcej nie przewidzę chyba. Także tego centaura zostawiamy, żeby wziął na siebie kontrę, tak poza zasięgiem wszystkiego. Tak, nic tutaj go nie sięgnie. Rozpoczynamy bitwę. Tylko teraz na spokojnie, żeby czegoś nie skopać. Oślepienie na pewno rzucamy. Niech będzie na tego. Czekamy. To wszystko calculated. 5 zostało. Zostało 5 królewskich wiwernów. To jest na dobitkę. No tutaj shield. Tu czekamy. Zobaczymy, jak te inne pójdą. I teraz spokojnie. Może jednak dobić od razu, bez czekania. Czyli wtedy szliby w tym kierunku, nie? Jakoś tak dołem. Więc dobra, dobijmy tu. Tu weźmiemy kontrę na siebie. Tak, żeby O, idą na dół. Dobrze. Tu musimy zestrzelić. Kurde, żeby czegoś nie skopać. Nie, no, dobrze jest. Ten też pewnie będzie szedł na dół, ten nie wiem. Jakoś tu na ukos pewnie pójdzie. Shield. A nie, tutaj idzie też na dół. Dobra, są ci pod hydrę ustawieni. Kurde, szkoda, że ten nie wykonał ruchu, czekał, nie? Ale nie, no mała szansa, żeby jakoś się fajnie ustawił. I tak byśmy mieli dwójkę w zasięgu. Dobra, czekajcie. Myślę teraz nad czarem kolejnym, bo te Pegazy jeszcze będą miały ruch. Zaatakujemy wiwerny, nam nie oddadzą. Bo wszystkich nie zabijemy, nie? Może zabijemy. Zaraz, dobra, na pewno tu. Na pewno tu. No, ten nie zaatakował, bo kontra byłaby masakryczna dla nich. Dziewięć, 12. Dziewięć, 12. Atakujemy. Padło! Dobrze. Tylko teraz spokojnie. Bo Hydra ma 7-8. Tu jest też 7-8. 7-8. Dajmy hejsta na Hydrę. Żeby ona miała zaraz ruch. 18-24. No kilku może zostać, ale... No nie, no to trzeba zrobić. Ile tu jest ataku? 13. Mamy 22 obrony z tym naszym bohaterem. Dobra, luzik. Plus płatnerstwo. Ło, panie, dobra. To mi się podoba. I czekamy na ostrzał. Tu. 41 centaurów, ale to było calculated wszystko. No, czyli praktycznie cała bitwa praktycznie przebiegła tak, jak zaplanowaliśmy to sobie na starcie. 5800 punktów doświadczenia. No czemu moc, a nie wiedza, no? 40 many, to jest fajnie. Tylko to nie jest na stałe, tak? Tylko takie... Dopóki nam to nie zejdzie po prostu. Ale dobrze, dobrze. Jest zapasik many. 74 many to musimy jakoś dobrze wykorzystać. Nie przeniosło nas tu. Szkoda. No to chyba tu się nie można dostać. W takim razie zrobimy sobie ten baruk. Tylko chwilę, trzeba wyizolować na pewno... kolejnego taktycznego centaura. Baruk sobie możemy zrobić. Bazyliszki. Stratowane. 6000 złota. I idziemy dalej. Tu się na pewno zatrzymamy. Templariusz musi uważać, to wiemy. To nie. Tu nie ma zasadzki. Tu nie ma. Dobra. Tu jest jakiś zwój w ogóle. Ciekawe, co to tu będzie. Puszka.
Oho! Może będzie ten drugi grobowiec, co? Tak, to jest krypta starożytnych, czyli tu też jeszcze nie wchodzimy. Jejku, ja się teraz boję chodzić normalnie tym templariuszem. Z tym zwojem. Nie możemy stracić tego zwoju. Templariusz to jest teraz niesamowicie ważna postać. Dobra. Tu będziemy mieli obelisk. Są te takie smarfożerne rośliny. No tutaj szelma też idzie. Idzie szelma? W sumie to czekajcie, tutaj mieliśmy... Te pegazy by się też przydało zbierać, chociaż ja wiem. Na pewno właśnie dzięki tej strukturze, że ją zajęliśmy, to mamy tutaj Pegaza więcej w zamku, jak one się namnażają, nie? O, właśnie. Dodatkowo plus jeden za tę strukturę w terenie. No jeszcze można by stąd zgarniać. Ciekawe, jak my długo będziemy korzystać z tych Pegazów. Na razie się nie zapowiada na to, żebyśmy z nich zrezygnowali. To jest nasza naprawdę silna grupa uderzeniowa, może tutaj iść. Akurat by doszedł w cztery tury. Nie no, wcześniej by doszedł, bo mamy wodopoje. Niech on się tam wróci może. To będzie jego funkcja póki co. Werbowanie tych Pegazów. Fajnie, że sobie tutaj przyszedł, chociaż nic mu to nie dało. No dostał tę balistykę, no, ale tutaj... Kurde, tu mógłby... Ale dobra, niech on zwerbuje Pegazy. Później z Pegazami przyjdzie sobie do kamienia, wróci się po kolejne Pegazy i tak sobie będzie tu chodził, może zaliczał różne rzeczy. Czyli szelma się wraca. Mogłem mu dać tego Pegaza. Może ważkę mu dać? I wywalić tych kuszników? Nie, dobra, będzie dobrze. Okej, tutaj. No dobra, w sumie mógłby tu zostać, chociaż... niech sobie idzie. Niech sobie idzie, tak żeby bliżej Hydry był. Kto wie, czy za chwilkę znowu nie będziemy musieli użyć zwoju miejskiego portalu, teleportować się do miasta. Lepiej, żeby Kane w razie czego mógł nam szybko Hydrę dostarczyć na początku tygodnia. Dobra, słuchajcie, tu chyba zakończymy odcinek, co? Bo przekroczyliśmy godzinę. Także puścimy turę, jak ja to zawsze robię na początku. W następnym odcinku... Ile nam w ogóle brakuje do poziomu? No poziomu w następnym odcinku na starcie przy Kamieniu Wiedzy nie zdobędziemy. Ale zobaczymy sobie tutaj strażnika misji. I będziemy dalej chodzić po tym butwiejącym lesie. Będziemy szukać wiedźm zgodnie ze wskazówkami. Tu sobie zaznaczamy. No w sumie to też wiemy, co to jest. To jest ta mapa. Mapa nieba. Chyba nie natrafiliśmy na nic związanego z tą wskazówką. Chyba, że coś przegapiłem. W ogóle czekajcie jeszcze na chwilkę. Pod koniec tego odcinka tak się tutaj rozejrzę, czy czegoś nie ominąłem, bo tu jest takie spore zagęszczenie. Drzewa, gąszcz. Czy gdzieś tu nie można przejść? Czy coś tu nie jest schowane? Góra. O, za bramą podziemi czasem coś można schować. Gąszcz, bagienne listowie. Nope. Nie, chyba tu nic takiego nie było. Nie, chyba nic nie pominąłem. Tu na pewno znaleźliśmy ten monolit, to pamiętajmy o nim. Tutaj o mało co się nie wpakował. O, już teraz można kopać, bo teraz już tu nic nie ma. To tu było, nie? Czy to tu było? No, gdzieś tu było w każdym razie. O mało co się templariusz nie wpakował, ale poza tym jest ok. Dobra, także trzymajcie się, na razie.